Kwartet Polityczny. Dzień dobry, Anna Materska-Sosnowska, Wiesław Władyka, Jacek Żakowski. Dzień dobry. Chciałem niecierpliwie was zapytać o niecierpliwość, bo taki czynnik łatwo wyczuwalny, mam wrażenie, się pojawił. Że krytyka rządu, że za mało, za wolno i nie w tą stronę. No tak, z jednej strony jest ponad 5 miesięcy od wyborów, z drugiej strony 2,5 miesiąca od ukonstytuowania się rządu. Więc, a jeszcze do tego biorąc pod uwagę takie przedwiośnie i taki przednówek, to zmęczenie jest absolutnie wyczuwalne. Jeżeli do takiej pogody, nie tylko w sensie aury, dołożymy wszystko to, co się dzieje globalnie i poza naszymi granicami, to zniecierpliwienie czekania na cud czy na coś pozytywnego się wzmaga. O wojnie chciałem oddzielnie pogadać, więc Wiesław, ty jesteś zaniepokojony za wolnym dzianiem się. Nie, bo ja to próbuję zobaczyć w trzech horyzontach, w trzech kalendarzach. No, zastanawiam się, do kiedy trwa krótki kalendarz, czy do wyborów samorządowych, czy może nawet do eurowyborów. Kończy tę sekwencję, na pewno kończą wybory prezydenckie. A to jeszcze mamy wyjść. Ale do tego jest. Ja uważam, że każdy z tych kalendarzy ma swoją temperaturę i swoje konieczności i właśnie potrzebna jest jakaś cierpliwość, żeby zrozumieć, że te pierwsze tygodnie właściwie, prawda, rządzenia, one musiały takie być. To nie wyobrażam sobie, żeby to przyspieszenie mogło być bardzo generalne i zasadnicze, bez awantur we własnym obozie. Wiesz co, jak rejestruję, to nie mam wrażenia, że frustracja sprowadza się do tego, że za wolno ta cała dekaczyzacja czy depisizacja, tylko to są zarzuty typu ubezpieczenia zdrowotnego dla przedsiębiorców nie obniżyli, z rolnikami się certolą, bo wystarczy, że wrzeszczą, z aborcją nic, a jeszcze się, w cudzysłowie, zabawę w jakiś pałac saski. Ja myślę, że w standardowej polityce profesor ma absolutną rację, że musi być rozczarowanie. Myśmy to przeżywali też w 1989 roku, mniej więcej też po 2-3 miesiącach od powstania rządu mazowieckiego. Już się zaczęło bardzo gwałtowne krytykowanie przez gazety, nie przez obcych, przez własny obóz. Gazeta Wyborcza atakowała rząd i czy mówisz, że gazeta chciała przyspieszenia przed Kaczyńskim i Wałęsą? Ale oczywiście, oczywiście, że gazeta, no ludzie gazety, tak? No ale Alex Moller też. To jest raz. Bardzo aktywny. Dwa, ponieważ to już wiemy, nie jest to pierwsza rewolucja, którą w tym kraju przeżywamy, to też możemy się domyślać, co by można na to poradzić. I tu bym polemizował z profesorem, bo uważam, że można było na to poradzić, uspołeczniając proces odbudowywania demokracji. To znaczy przez, no weźmy telewizję, tak, to jest wejście w nieestetyczne, to wszystko, wiele osób sfrustrowanych, niektórzy się bardzo cieszą, niektórzy są zaniepokojeni i tak dalej. Widzowie odeszli. Ale jednocześnie z tym procesem, który prawdopodobnie musiał się tak odbyć, tu się zgadzał, można było od razu zacząć panele, debaty angażujące środowiska tych sfrustrowanych, prawda, i tego nie ma. Znaczy, ja ostatnio byłem na 3 debatach dotyczących mediów. Na żadnej z nich nie było przedstawiciela, na jednej, przepraszam bardzo, była pani wiceminister, ale na 2 nie było żadnego przedstawiciela obozu rządzącego. Czyli jest bardzo niska skłonność czy gotowość do podzielenia się z wyborcami, z własnym zapleczem, zdobytą władzą. I moim zdaniem to jest największa słabość tego rządu Tuska, że Tusk ma za dużo władzy, ministrowie mają za dużo władzy i chcą to koniecznie zrobić samodzielnie. No bardzo dobry przykład, protesty rolników, gdzie jest dialog typu zbuntowane społeczeństwo władza. Podczas... No to masz dzisiaj spotkanie w Centrum Dialogu, no, czego tak, chcesz? Po 3 miesiącach. No i to jest problem. I to jest spotkanie z wyznaczoną przez władzę grupą ludzi.
Znaczy już są tacy, którzy mówią, że to jest zdrada, że to władza sobie sama wybrała. Nie rozumiem, dlaczego tam musiało być 30 osób, a nie mogło być 330. Mi się wydaje, że tu jest taka nieufność. No bo 33 to już nie jest spotkanie, 33 to już wiec jest, ale nie spotkanie, tak, dialog. Tu na przykład sobie doskonale radzi na wiecach właśnie. I mi się wydaje, że jeżeli ta władza nie wyjdzie z gabinetów i nie zacznie normalnie być częścią społeczeństwa, tylko będzie władzą, to będzie przegrywała, bo czekają nas bardzo trudne decyzje. Z mniejszych pretensji słyszę tak, coś takiego, że fajnie, że raz na miesiąc są te spotkania z Tuskiem, ale może jakiś rzecznik by się przydał, co by to wszystko tłumaczył. To czepiarstwo, po pierwsze nie jestem rzecznikiem, po drugie nie będę się czepiać, a po drugie męczy mnie ciągłe atakowanie. I powtórzę raz jeszcze. Nawet mówiąc o telewizji publicznej, niezadowolone osoby z telewizji publicznej robiły różnego rodzaju panele przez ostatnich 8 lat i do dzisiaj nie ma żadnego twardego, rzeczywistego projektu ustawy. Są zarysy do zarysów. Nie, nie, są cztery gotowe ustawy. A właśnie, są cztery gotowe, chyba nie ustawy, tylko to są założenia do ustaw. Tak, napisaliśmy tam kiedyś, to jest gotowa ustawa. No to jest jedna. Ja znam drugie środowisko fachowców, które napisało założenia do ustawy. Tak, przy Batorym, nie w Batorym. Tak. No widzisz, machasz ręką, bo uważasz, że twoje środowisko wie lepiej i ma rację. Poczekaj. A tylko ja bym chciał, żeby przyszedł minister i powiedział, wybierzmy 100 osób i zróbmy to razem. A ja bym chciała. Zaskakuje nas decyzjami dobrymi i złymi, ale arbitralnymi. Dobrze. I to jest jego błąd. A ja bym chciała, żebyśmy wszyscy podeszli odpowiedzialnie. I na przykład protesty rolnicze. To nie jest tak, że grupa krzyczy, tylko jest bardzo wysokie poparcie dla protestów rolniczych. Jest ponad 70% respondentów. Jakoś niespecjalnie wierzę w te sondaże. Nie. Odpowiadają, ale to chyba jest tak. Którzy odpowiadają, że popierają, czy rozumieją chyba, tak było pytanie. I teraz oczywiście, czy można więcej i lepiej? Tak, można więcej i lepiej. A czy czujesz w podtekście, że tak powiem, tony antyukraińskie? Znaczy, to do tego zaraz wrócę, bo to jest bardzo poważny problem, który się przełoży na tej osi czasu, o której profesor wcześniej wspomniał. Tylko to jest właśnie to, co powiedziałeś o 89 roku, że to jest pewne takie krytyka przede wszystkim z własnego środowiska i jest krytyka przede wszystkim z własnego środowiska. Bo z drugiej strony myślę sobie tak, wchodzisz do ministerstwa i to są jak stajnie augiasza. Codziennie wychodzi coś. Codziennie. Audyty są jeszcze niepokończone. I ja nie zakładam, ludziom... Przetarg na audyt już został unieważniony. I ja nie zakładam, że tym ludziom brakuje dobrej woli, chęci, wiedzy i tak dalej, ale też... Nie mogą się odkopać. Tylko tak pewna... I teraz tak. I są dziedziny, w których są absolutnie sukcesy. I tego nie dostrzegamy i tego nie widzimy. Przykład Ministerstwa Sprawiedliwości. Otwarty konkurs na prokuratora. Również ze stroną społeczną. I miałeś debatę, sam ją prowadziłeś. Powiem więcej. Współprowadziłeś. No. Powiem więcej. Ale chwileczkę, to ja tylko... Dokończę zdanie. Do tego wrócimy. I teraz, nie sama zmiana prokuratora, czy tego, co się dzieje na tych stanowiskach, tylko zobaczcie, ile tam się rzeczy wydarzyło dookoła, łącznie z prokuraturą europejską, żeby dać podwaliny, żeby to nie był, wiecie, tylko taka zmiana, tylko żeby to osadzić. I tego nie widzimy. Takich zmian nie widzimy. Widzimy, tylko zwracam uwagę na to, że dlaczego jest taka frustracja wielu osób? Bo niewiele osób bierze udział w dokonywaniu tej rewolucji. A jeżeli kiedy się uspołecznienie nie polega tylko efekt uspołecznienia, że jakaś mądrość się pojawia nowa, czasem tak jest, ale też na tym, że ludzie czują się współodpowiedzialni, a nie powołani do recenzowania. I to jest ten sam błąd. Przyszedł Drawicz w 89 do telewizji, i robił, co chciał. I trzy miesiące później senator Szczepkowski z Solidarności, prawda, powiedział, że to jest szambelan, że Drawicz jest szambelanem. To dopiero była natychmiastowa i radykalna krytyka. Z czego ona wynikała? Z tego, że nie było, w Polsce nie ma takiej kultury, żeby ale ją chodzi razem... o to, że jest nadzorcą szamba. Ale problem polega na tym, że albo
społeczeństwo buduje demokrację i wtedy czuje się współodpowiedzialna, elita czuje się współodpowiedzialna, albo jakaś bardzo niewielka grupa, jak w tym przypadku władzy, buduje demokrację, wtedy wszyscy inni ją recenzują i recenzje są oczywiście krytyczne, jak przeważnie. I teraz dobrym przykładem jest właśnie ta debata kandydatów na prokuratora krajowego przy organizacji, której współpracowało Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura Krajowa. Nie wyszło za dobrze, ale była... Nie wyszło, pojawiła się dwójka z piątki. Tak jest. No ale coś było, tak? I teraz nie było niczego takiego przy wyłanianiu kandydatów na prezesa telewizji, prezesów radia. No jak to nie ma? No jest likwidator. Ale wcześniej był prezes. Jak to miało nowe zadanie? Tak samo. Nie, ale jest likwidator. W tej chwili jest likwidator, ale w pierwszym ruchu, przypominam, była wymiana zarządu. Ale w pierwszym ruchu prokuratorem został... Zostawiamy to. Można debatować o kandydatach na likwidatorów. Można debatować o kandydatach na szefów TAJU na przykład. Tak? To są ważne rzeczy dla różnych środowisk. I takiej próby nawet nie ma. Ponieważ jej nie ma, to wszyscy recenzują tak, jak recenzują odrzuceni. To jest są recenzje odrzuconych. Odrzuceni są z natury krytyczni, zlekceważeni, porzuceni. Tak, z tymi rolnikami też tak jest. Jedzie Kołodziejczak tam i udaje kowboja jakiegoś, prawda, i tylko ich wkurza. Tym zamiast usiąść, chłopaki, co zrobimy, jak to zrobić. To jest kwestia kultury demokratycznej, której moim zdaniem temu rządowi, ale to nie dotyczy nie tylko tych dwóch przypadków, bardzo... Wiesław, czy ty jako obywatel i członek elity czujesz się zignorowany, odrzucony? Mnie się przypomina to, co Wałęsa mówił w 1989 roku. Bardzo tak, że daliśmy wam demokrację, a wy teraz się zdemokratyzujcie. Weźcie się, włączcie od dołu. Nie, on mówił inaczej. Jeszcze mówił inaczej. Miała być demokracja, a teraz każdy głosuje jak chce. to jest tak. Ale Jacek, masz generalnie rację. Ta demokratyzacja demokracji jest potrzebna. Wybory samorządowe będą między innymi aktem, że tak powiem, upodmiotawiania się wyborców na dole. Mam nadzieję. Ale też dla usprawiedliwienia. Mhm. Powiedzmy sobie jasno, że ta władza musiała się siebie uczyć. Przecież oni przejęli te stanowiska, musieli audyty, musieli się ułożyć koalicyjnie, bo jakieś parytety tam były rozdane. I często były to, że tak powiem, decyzje bardziej polityczne niż kadrowo przemyślane. Takie odebrałem wrażenie. Ale pierwszy rząd Tuska, przypomnij sobie, w 2007 roku Tusk wszedł do KPRM-u i powołał Radę Mędrców. Gdzie był Smolar, tam różni ludzie i tak dalej. Tak? I teraz nie ma takiej próby. To nie znaczy, że ta rada by coś mądrego poradziła. Ale może tak. Ale na pewno byłaby taki mechanizm współudziału. I to jest bardzo ważne. Właśnie, generalnie masz rację, ale 2007 rok to była zwykła alternacja władzy. Pozwól, że dokończę. Przy pomruku zaczynającej się niedemokratyzacji, tak? Niedemokracji. Przy pomruku. W 2023 ja pamiętam, roku. Że wtedy wszyscy dziennikarze mieli być poddani lustracji, a kto się nie podda, ten miał być pozbawiony prawa wykonywania zawodu. Jeżeli to jest demokracja, twoim zdaniem, to dziękuję. Przepraszam cię bardzo. Ja mówię o samym przejmowaniu władzy. Nie mówię o tym, co zrobił PiS i mówię o PiSie, który pomrukiem dopiero wskazywał pewne zmiany, które de facto dokonały się dopiero. Ale pomruk brzmiał, że Kaczyński powiedział, gdybyśmy mieli wielkie zmiany, wielkie miasta, to byśmy nie przegrali. Tak, kwestionował mandatu. I teraz posłuchaj, my jako społeczeństwo obywatelskie nie odrobiliśmy pomruku i pierwszego objawu z 2005, z 2007 roku. Za siebie, ja byłem odrobiony. Odrabiałeś za mało, bo za bardzo się to nie rozlało. Okej, mogę mówić za siebie. Zrobiliśmy teraz Kongres Kultury, ustawę o kulturze, ustawę telewizyjną, obywatele kultury. Dużo bardzo się działo.
Dobrze. I teraz tak, w zupełnie inny sposób nastąpiła alternacja władzy w 2023 roku i w związku z tym te pewne ruchy, które następują, muszą być ruchami władzy. I teraz, czy przez ostatnich 8 lat zrobiliśmy wszystko, żeby zrobić kongresy, żeby być absolutnie słyszalnym? Ja mam poczucie, że tak. Mam poczucie, że programy, z którymi nasi przedstawiciele weszli do parlamentu, weszli z wypracowanych pewnych programów i postulatów. I teraz zastanówmy się, ile czasu dać. Czy dać 100 dni, czy dać 150 dni, czy już zacząć mówić, panie i panowie, oczekujemy tego, czego, co obiecaliście, czyli bycia słyszalnym. Panele obywatelskie, o które postulujesz w ten czy w inny sposób, nie są lekiem na całe zło. One nie rozwiążą problemu. Demokracji musisz się nauczyć i musisz się oddolnie nauczyć. Ja rozumiem, oddolnie on mówi o psychologii, czy jesteśmy w procesie, czy jesteśmy recenzentami. Tak jest, rząd zamknął się w wieży z kości słoniowej i robi bardzo dobre rzeczy. Akurat ja uważam, że większość robi bardzo dobrze. Chociaż są pewnie jakieś upustki, ale największą upustką jest porzucenie za własnego zaplecza i tu nawiązałeś do Wałęsy. To jest katastrofa z Wałęsą, który został porzucony w Gdańsku, odcięty i wiemy, jak się skończyło. Ten rząd odciął swoje zaplecze w podobny sposób. I rozumiem trudności, wtedy też były trudności, prawda? Ale to jest bardzo kosztowne. No. Ja się zgadzam ideowo absolutnie, z tym, że widzę, że tak powiem, straty historyczne, które musieliśmy ponieść. No, nie da się tego tak zrobić, że jednocześnie będzie agora powszechna i ludzie będą debatować, uczestniczyć. Bodnar bez przerwy potrafi. Zapraszani przez premiera, kolejnych ministrów na kolejne debaty. On by wysiadając z samolotu już powinien debatować, wsiada do samolotu już powinien debatować. Tak, ale to się po prostu jak tak nie da zrobić. Jak to mówił Mazowiecki, że to chodzi o gaszenie dachu na pędzącym pociągu. No. Coś takiego. Jednocześnie mówię, ja codziennie wychodząc z psem, a szef na tej samej trasie porusza się od lat, no to aktywność międzynarodowa tego rządu jest zupełnie nadzwyczajna. W obie strony, i na, że tak powiem, i na wyjeździe. Wloty i wyloty. Tak. I też są sukcesy. Są. Oczywiście. Znaczy to według mnie jest najbardziej oczywisty sukces, czyli nieprawdopodobny skok znaczenia pozycji politycznej Polsce w Europie. Chociaż tu też trzeba, jak już tak, no to wrzućmy tę łyżkę dziegciu do tej beczki miodu. Przedwczoraj głosowanie pakietu ekologicznego w Parlamencie Europejskim. Polska radykalnie się wyróżniła. Tak, tylko 9 polskich europosłów głosowało za, a pakiet przeszedł ogromną większością. I teraz niestety ten syndrom. Może Tusk uważa, że już mam z paru paragrafów tych rolników na głowie, nie chcę mieć następnych. Ja nie wiem, co Tusk uważa. Wiem, że się umacnia stereotyp Polski jako hamulcowego, wstecznego kraju. I to jest niebezpieczne, bo Platforma i PiS głosują łącznie kolejny raz za wstecznymi rozwiązaniami. Tak? A może to jest właśnie słuchanie tego ludu, którego chcesz? Może właśnie to jest wysłuchanie z tych wszystkich protestów? Nie chcemy takim, żadnego zielonego ładu. Nie chcemy zielonego ładu. A dlaczego nie chcemy zielonego ładu? Co wiecie o zielonym ładzie? Co ci rolnicy wiedzą o zielonym ładzie? Poczekaj. Trzeba z nimi o tym rozmawiać. No ale tak, tylko że mówisz, dlaczego dopiero teraz pojechał na granicę, dlaczego dopiero teraz rozmawiał. Protesty rolników zaczęły się za rządu PiS-u, nic się nie wydarzyło. Tak, i wtedy pamiętacie, apelowaliśmy, żeby opozycja pojechała na granicę i zaczęła rozmawiać przed przejęciem władzy. Pamiętasz tą rozmowę? Tak, pamiętam tę rozmowę i pamiętam też, w którym momencie pojechali, co obiecali, jak stopniowo próbowali ten problem rozwiązać i wiem, jakie jest dzisiaj stanowisko nie tylko polskich rolników względem Zielonego Ładu. I myślę tak, że niestety, czy mi się to podoba, czy nie, rozumiem politykę Tuska, który jest bardzo sceptyczny co do tych zjawisk i uważam to za niebezpieczne w długim takiej drodze, ponieważ
Od tego też zależą wybory europejskie i pytanie, jaki będzie wynik nie tylko Polski, tylko w ogóle jaki będzie wynik największych frakcji w Parlamencie Europejskim, bo to dopiero nam zadecyduje o tej przyszłości. I to jest bardzo delikatna gra, która może się naprawdę... A czy nowa władza nie jest za bardzo na dobre i na złe? Ja w tym widzę całą masę plusów, ale widzę potencjalne zagrożenia, że wszystko jest tak naprawdę na barkach jednego zawodnika. Ale to A nie jestem pewien, czy kadrowo ta ekipa jest tak mocna, żeby to mogło nie być dysfunkcjonalne. Znaczy, po pierwsze, to jest jego decyzja i jego styl zarządzania i tutaj też chyba nie jesteśmy zdziwieni i to zawsze było. W ten sposób było i tak jest. Centralizm demokratyczny, tak? To właśnie jest problem. I to jest po pierwsze i gdzieś na to się też zgodziliśmy. Rozumiem, że to jest na ten okres przejściowy, bo to zaczęłam mówić o tym 23, gdzieś z tego zeszłam. Pytanie, ile to przejście będzie trwało, bo jeżeli w ogóle się zgodzimy na taki styl, to recydywa różnego rodzaju PiSu jest możliwa, prawda? I nadmierny centralizm nie ustrzegnie. A jak byś zrobiła dywersyfikację? Po pierwsze, jest próba tej dywersyfikacji, przynajmniej taka partyjna, jak patrzę na skład polityczny, partyjny tego gabinetu, co jest szalenie trudne do pogodzenia tych wszystkich interesów. Rozumiem, że do wyborów do Parlamentu Europejskiego absolutnie się nic nie wydarzy, bo nie powinno się nawet wydarzyć, trzeba przejąć ten pierwszy pakiet. Ale w drugim właśnie tym kroku oczekiwałabym jednak bardziej takiej demokratyzacji i samych decyzji i sposobu rządzenia i zarządzania i też mówiąc... Decentralizacji. Oczywiście. I też odchudzenia tego wszystkiego. A zamknięciem takim, który może wtedy dać oddech taki i pozwolić, mam nadzieję, w bardziej różowych okularach patrzeć na przyszłość, no to przynajmniej w Polsce, to będą wybory prezydenckie i to jest zamknięcie tego całego cyklu. Ja sobie słyszę też takie... Wybory parlamentarne. Ale tamte już będą zupełnie inne, prawda? Ja słyszę też taki sentyment, że Tusk bardziej, że tak powiem, stara się obsłużyć elektorat na poziomie socjalnym drugiej strony, widy rolnicy, i na poziomie emocjonalnym, symbolicznym widy Pałac Saski. Ale jeżeli by tak było, to bym powiedziała bardzo dobrze. Dlatego, że populizm bierze się wtedy, gdy są tak duże różnice i takie dysproporcje, których nie jesteśmy w stanie zasypać. To się bierze z niedosytów, z niedostatków, prawda? Więc jeżeli to będzie takie wyrównywanie właśnie społecznych tych różnic, to w moim zdaniem jest to pewien dobry zabieg. Poza tym, jeżeli patrzymy na elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który w większości był oparty i on naprawdę położył pełen monopol na wieś. Myślisz, że Pałacem Saskim można odwoływać ich emocje przynajmniej? Myślę, że części tak, nie wiem jakiej części, co pójdzie poza Pałacem Saskim. Ja akurat nie jestem zwolenniczką w ogóle tej budowli, to nie do mnie jest skierowane. Tłumaczy Sienkiewicz, że nie chodzi o pałac jako pałac. No tak, tylko o zabudowę i tak dalej. To ma swoje plusy i ma swoje minusy, jak wszystko, ale jest to jakiś pomysł. Poza tym ostatnie zdanie. Nie, tak jak nas jest trudno zmienić i oczekiwać od nas jakiegoś zupełnie nowego patrzenia, widzenia, to po tych politykach również. To stare powiedzenie Kuronia, nie palcie komitetów, zakładajcie swoje. I co w związku z tym? No, w związku z tym, jak ci nie podoba taka polityka, próbuj ją zmieniać innymi demokratycznymi. Wiesław, czy ty jako historyk ten pałac jest do szczęścia potrzebny? Nie, absolutnie. Zupełnie, nie? I to w wydaniu ministra Sienkiewicza mnie irytowało wręcz w tym wywiadzie. On zbudował całą taką ideologię, tak jakby Pałac Królewski Gierkowski, prawda, miał uratować nam jakiegoś ducha narodowego i wlać nowy patriotyzm. I ołtarz ojczyzny. To jest historycznie fatalny pałac, a też... A co mu dolega? Nigdy warszawiacy Polacy nie uważali, nigdy że nie był nasz tak. Gdzieś... Nigdy nie był nasz. Architektoniczny intrus.
No więc tak. Więc ten Pałac Saski mówię nie, ale rozumiem wywód pani doktor, że jakiś rodzaj symboliki, czy jakiegoś takiego gestu, który by, że tak powiem, nie był zdezawuowany przez PiS, tak? że też jesteśmy patriotami, że też lubimy takie, prawda, patosy pewnego rodzaju. I że to ja bym tego trochę oczekiwał też właśnie szukając recepty na tani populizm, bo że my też mamy coś w ręku, też mamy jakiś argument, też mamy ładne gesty, proszę bardzo. Jak nie CPK, to chociaż pałac, tak? No na przykład. A czy polska polityka z innej beczki, zaczęłaś o tym, czy polska polityka nie wchodzi trochę w tryb wojenny? Tusk, który mówi, zresztą dziwię się, że to zostało tak słabo zignorowane, nawet nie skomentowane, że sytuacja jest dramatyczna, krytyczna w tych dniach. No ja nie słyszałem tak dramatycznych słów premiera polskiego od 20 lat. Sikorski, który mówi w wywiadzie, mówi, że będziemy gryźli trawę, a nie zostaniemy kolonią rosyjską, a jak trzeba będzie, to będziemy dawali 8% na zbrojenie. A więc nie jestem zdziwiony, że lud pyta, czy będzie wojna, a czy i Ruscy wyjdą. Jacek, co ty o tym sądzisz? Wejdą czy nie wejdą? Ja sądzę, że nie bez powodu te dramatyczne słowa są. Ja myślę, że one są bardzo dobrze uzasadnione. I nawet się dziwię. Sytuację czy potrzebą polityczną, wewnętrzną? Realną sytuację w Ukrainie. Oni naprawdę nie mają z czego strzelać. Oni nie mają z czego strzelać. Przepraszam, znowu powiem coś niemiłego dla tego rządu. Ten rząd rządzi przeszło 2 miesiące. Pytam ministra odpowiedzialnego za stosunki, nie ministra, polityka odpowiedzialnego za stosunki z Ukrainą, czyli pana Kowala, o to, co się dzieje z dwoma liniami do produkcji amunicji artyleryjskiej, które rząd Tuska kupił, poprzedni rząd Tuska, a rząd Platformy przetrzymał je w skrzyniach. Rząd PiS-u przetrzymał je w skrzyniach. I Kowal tego nie wie. A głównym problemem dziś w Ukrainie jest amunicja artyleryjska. I tu widzę jakieś, coś nie styka, bo pisaliśmy przez ostatnie, tam nie wiem, półtora roku mniej więcej, tak? Media pisały o tych nieuruchomionych liniach do produkcji amunicji. To jest absolutnie kluczowa sprawa. Tutaj, czy sytuacja jest tak dramatyczna, czy że tak powiem, czy Tusk musi dać nam coś naszym emocjom? Nie, jest tak dramatyczna. Jest tak dramatyczna. To nie jest, gdyby to była manipulacja, to pierwszy bym mu się rzucił do gardła, bo to jest jedna z najohydniejszych manipulacji. Byłaby, tak? Ale to jest, on prawidłowo opisuje rzeczywistość. Tylko tak, ale on jednocześnie mówi, że to jest krytyczne dla Polski. Nie tylko w tym sensie, że skutki, tylko to było w czasie teraźniejszym. Dzisiaj jest krytyczna, a nie jak Ukraińcy przegrają, tylko że dzisiaj. Jest krytyczne z jednego powodu. Arogancja Putina wzrośnie 100-krotnie, jeżeli wygra wojnę w Ukrainie. I to będzie moralna klęska całego Zachodu. Według mnie będzie wzrośnie, kiedy będzie zacznie przegrywać, bo to wtedy kot staje się tygrysem. Niestety zgadzam się z Jackiem, że sytuacja jest bardzo poważna i nie będzie jutro, tylko ona jest już dzisiaj. Jeżeli widzimy zmianę i przestawienie gospodarki rosyjskiej na wojenny tryb, to jest po pierwsze. Po drugie, ciągle mają zasoby ludzkie. Jak patrzymy na wzrost obrotu, nawet Polski, z krajami, które współpracują bezpośrednio z Rosją. Co z tego, że my mamy embargo, ale to wszystko idzie przez Kazachstan i inne państwa. No i nie ma w Europie embarga na rosyjskie zboże do tej pory. Co to w ogóle za historia? Więc właśnie. Tu dzisiaj powiedział, że nie wyklucza. Znaczy nie wyklucza. Wyklucza. Dwa lata wojny przy rosnących niepokojach na granicy z Ukrainą on nie wyklucza. Dobra, wojsko lądowe. Jest jeszcze jeden problem. Jeżeli patrzymy na nasze dzisiaj zasoby i amunicji, i w armii, i uzbrojenia, to my dzisiaj nie jesteśmy gotowi na obronę. I tę trawę obyśmy nie musieli jej jeść, ale to wszystko powinno być dużo
dużo, chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Dobra, mówi Macron o możliwości wysłania wojsk lądowych. Wojskowi zaczną dyskutować. Jak, przypominam, że 4 premierów Grupy Wyszehradzkiej dostało to pytanie. Wszyscy odpowiedzieli, że nie wyślemy. Tusk powiedział, teraz nie, o tym tego nie planuję. Najbardziej miękko, jak sobie można wyobrazić. No ale z tym, że oświadczenie, że wysyłamy wojska na Ukrainę, jest radykalne. Ja nie mam, to absolutnie tak, ja nie mam tej pretensji. Tylko czy to jest w kartach, czy to jest na stole jako możliwość? Uważam, że skoro... Nie wierzysz. Nas nie wezmą? Nie chodzi o to, bo to jest po prostu eskalacja konfliktu do rozmiarów zupełnie niekontrolowanych. No. Niebezpieczne są takie wypowiedzi, o którym już rozmawialiśmy, wypowiedzi prezydenta Dudy, nas to nie dotyczy, bo my płacimy więcej. Owszem, nas to dotyczy i nie na plus, tym plus polega solidarność. Intelektualne diagnozy najlepiej gdyby było, gdyby Rosji nie było. No, to pomińmy. A poza tym, co to znaczy, czy Rosjanie tu wejdą, Rosjanie tu są. Nie, ale ja mówię, wiesz, teraz, jak ja słyszę generała Kozieja, który nie jest sensatem, tylko szefa biura Bezpieczeństwa Narodowego jeszcze parę lat temu, i który mówi, że Rosjanie mogą chcieć wyciąć, brzydko się nam kojarzy, de facto korytarz przez przesmyk Suwalski do obwodu kaliningradzkiego, no to bardzo brzydko pachnie. Czyli powtórzyć 2014 rok swój na Ukrainie, prawda? No, to jest oczywiście trochę inna sytuacja, ale choćby z tego względu, że Ukraina nie jest w NATO, a my jesteśmy w NATO, tak, oczywiście. I tak dalej, prawda? Niemniej te wszystkie pytania o nasze nieprzygotowanie są absolutnie kluczowymi pytaniami. I pamiętam, no chyba z półtora roku temu rozmawialiśmy w TOK FM o tym, że jeżeli, bo już wtedy były problemy z amunicją, prawda, że trzeba zacząć przestawiać gospodarkę na tryb wojenny. I to o tym pisał Economist wtedy, o tym pisał New York Times, że trzeba zwiększać produkcję. W gazecie o tym, w radiu o tym rozmawialiśmy. A politycy nic. I teraz moje pytanie jest takie. Czy Polska to zaczęła robić przez te 3 miesiące? Bo że PiS tego nie robił, to ja rozumiem. Tam było wielu rosyjskich agentów, oni opóźniali to i tak dalej. Teraz, czy ten rząd zaczął to robić? Otóż nie widzę tego. Może nie powinienem widzieć, nie wiem. Ale jako obywatel chciałbym to zobaczyć. Ale czy to z założenia nie powinno być wysiłek ponadnarodowy? Ktoś musi, no, co to znaczy? A jak inni nie zaczną, no, to my nie zaczniemy. Ale ja rozumiem, że ta retoryka, o której teraz mówimy, jest właśnie próbą wzniesienia tego wysiłku ponadnarodowego. To są z jednej strony jakieś tego typu próby Macron. Tak, ale wiecie, ile to trwa w Unii? Ależ oczywiście. Z drugiej strony to jest właśnie to, o czym mówi Tusk, jeździ i również Sikorski mówiący w Stanach. Ten podniesienie tego naprawdę na najwyższy poziom zagrożenia ma również wywołać takie, a nie inne efekty, również w Ameryce, prawda, i wśród kongresmenów. Na razie Trump jedzie jak burza, więc nie wygląda na to, że... Ale jedzie w swoich prawyborach, tak? No i jedzie w kongresie, który częściowo kontroluje. Ale słuchajcie, tak czy inaczej, no pytanie jest, czy my zaczęliśmy to robić, bo jest bardzo dużo rzeczy, które Polska może zrobić dla siebie sama, poza kupowaniem w różnych miejscach, tak? Czy zaczęliśmy, czy nie zaczęliśmy? Czy na przykład KPO, które jest przerysowywane teraz, jest przerysowywane w tym kierunku już, czy nie? Słyszeliście rozmowę o tym? Nie wiem. A czy w ogóle jest niepokojące? Czy można w ogóle przerysować? Oczywiście, można przenegocjować bardzo dużo, tak. Znaczy podobno bardzo trudne są te negocjacje, prawie że niemożliwe. No dobrze. One są być może niemożliwe w branżach, że to musisz na środowisko, a to musisz na coś tam, tak? Ale jeżeli masz na przykład, masz pomoc dla sektora innowacyjnego, tak, dla tam wysokich technologii, to one mogą być albo w grach komputerowych, albo w grach wojennych. No są różne. Ale ja zapytałem nie tylko o amunicję, ale co oznacza przejście nie gospodarki, ale polityki na tryb wojenny.
Czy tylko zmieni się język, ton, nastrój, decyzje? No ale cała, wiesz, propaganda, dydaktyka społeczna, no to wszystko jest polityka. Ja też jeszcze zwrócił uwagę, że być może w tym stwierdzeniu, że jesteśmy w sytuacji ciężkiej, kryzysowej, kryje się też wzrost niechęci do Ukraińców w Polsce. To badania pokazują, że się ta sympatia odpływa, a też zachowania demonstrujących z tymi flagami sowieckimi, z jakimiś, wiecie, hasłami. I przyzwolenia nie było, nie? Tak, i to jest coś bardzo przykrego. Czy to agentura, czy emocje? No właśnie, nie wiem, ale wierzę w to, że ten nastrój mógł się zmienić. Ale co według ciebie jest powodem? No, zmęczenie naturalne? Zmęczenie, jak i też polityka i Zieleńskiego, i Dudy wcześniej, to, która była często niezręczna lub niepotrzebna po prostu. Też prezydent Zieleński każe rządowi polskiemu stawić się na granicy. To było dość... Podejdzie do płota. No, niegrzeczne i niepotrzebne zupełnie. Ale to rodzi taki nastrój, prawda, że może za dużo daliśmy, bo to się takie pojawiają wpisy w mediach społecznościowych. Za dużo daliśmy, a oni są niewdzięczni. Tak. I to się może plenić. Skali infiltracji rosyjskiej. Oczywiście. I prowokacji. Francuzi to fantastycznie zlokalizowali u siebie. W dużej części też, przy jakiejś części pokazali skalę wpływów także w innych krajach, między innymi w Polsce. Ale nie badali Polski szczegółowo. Tak? I teraz Antoni Macierewicz utworzył te wojska cybernetyczne. Tak? Mhm. Czy one działają? Prawda? Co to? Na razie tylko słyszę o jednym oficerze wojsk cybernetycznych, syn Sikorskiego w Ameryce. No tak, ale czy to działa? Bo myślę, że tutaj tych banerów było niewiele relatywnie w porównaniu z tym, co się dzieje w infosferze. To jest naprawdę coś niesamowitego. Oni właściwie przejmują narrację, prawda, te rosyjskie trolle. I to tu też jestem, muszę powiedzieć, zaniepokojony, czy wicepremier, minister informatyzacji już kontroluje sytuację, a właściwie dlaczego nie? Ale masz świetny instrument, tak jak w zeszłym tygodniu właśnie był pełnomocnik do spraw Ukrainy, czy mający być pełnomocnikiem chyba formalnie. Do powołania, ile wiadomo, nie doszło. Nominacja była. A dla Kowala? Tak. Więc to też o czym świadczy i to też chyba pokazuje. Chodzi o liczbę pełnomocników, wiesz, bo się ściga z poprzednim rządem. Okej. Dobrze. Jeszcze jedna rzecz, ale też możesz przecież przepytać na tę okoliczność ministrów, prawda? I to akurat panowie jako czwarta władza macie ten przywilej. Do mnie nie przychodzą, więc mam spokój. No ale może trzecia droga do ciebie przyjdzie. Cyfryzacja akurat też przyjdzie do ciebie. Nie wiem. Próbowaliśmy parę razy. Nie jest prosto. Ten rząd nie jest bardzo taki medialny. A z tym rzecznikiem to ludzie mają rację, czy to jest realny deficyt, czy takie smędzenie, marudzenie, że nagle rzecznika potrzebują? Ja uważam, że dobry rzecznik nie jest zły, zwłaszcza jak nie wyrasta ponad szefa. Słuchaj, mojego wydawcę prosiłem dziś, mówię, zadzwoń tam do rzecznika rządu, żeby ci dał listę uczestników spotkania tych z rolnikami. No ale nie ma takiego numeru telefonu. No, Jan Grabiec. No nie, ale dzwoniła się kiedyś do Jana Grabca? Nie miałam takiej potrzeby. No tak, no. Nie, ale on chyba jest szefem kancelarii. Ale w każdym razie chciałam powiedzieć, że tak, uważam, że jest potrzebna dobra informacja, że to, co jest największym chyba deficytem, to bym wytknęła, to jest brak informacji, bo nawet jeżeli coś się dzieje, czy jak się dzieje, to powinno być to przedstawiane, tłumaczane, jeżeli jest zaniechanie, to dlaczego, a jeżeli jest działanie, to dlaczego. I to też jest takie właśnie wciąganie obywateli w to, prawda? Nie tylko recenzowanie. To nie jest pokłosie być może jakoś tam uzasadnionego poczucia Tuska, że w kampanii gadałem sam, uniosłem to sam, wytłumaczyłem sam. Ale to sam, nie jest dobre. Przekonałem sam. Ale to nie jest dobre. Ja wiem, że to nie jest dobre, ale staram się zrozumieć. Nie oceniać na razie, wiesz, Wiesław. No tak, no ja się powinieneś podzielić. Ja tu nawet kiedyś mówiłem, że powinien być rzecznik i ja nie wiem, jak wyglądają rzecznicy kolejnych resortów, bo tam od czasu do czasu ktoś występuje i coś mówi w imieniu ministerstwa.
Ale nie widzę tej takiej wiecie, palety osób kompetencji. Wyobrażam sobie, że to powinien być polityk, który by rozumiał, co się mówi, który byłby dla tego Tuska jakimś partnerem, który merytorycznie by też trochę ogarniał, więc może ktoś taki jak Arłukowicz by się mógł nadać. No może. Bardzo byśmy chcieli mieć paru takich polityków z jądra ekipy władzy, którzy by chętnie chodzili do mediów i dobrze opowiadali. I to jest ogromny deficyt. Ogromny. No paru jest takich. Paru polityków i polityczek takich jest, więc też... Ale opowiadają bardziej przez o wycinkach, mam wrażenie, niż o ideach. Nie ma kurony. Koncepcję w całości. Tak. W swoich sprawach są bardzo kompetentni, fajni, no ale tu chodzi o kurony nie będzie, zgódźmy się. Limit został wyczerpany, kuroniów na te 100 lat. Tak. To. Ale to jest, bo ja też się zastanawiam na tym, bo w ciągu ostatnich paru dni bardzo mnie zaniepokoiło ta fala takich nieprzyjaznych recenzji. Nie tyle, że krytycznych, co nieprzyjaznych właśnie głęboko. I rzeczywiście coś jest, jakiś błąd. Może to jest właśnie to, o czym mówiłem, może to jest to, co ty mówisz, prawda, czyli polityka informacyjna, brak tego. A może trzeba jak Morawiecki, bo wygaszać oczekiwania. Ale wiesz, też właśnie od razu mi się przypomina przynajmniej te moje straszne miesiące w 1989 roku w OKP, jak widzieliśmy, po prostu jak to poparcie nam odpływa. Teraz to się podobnie dzieje i mi się wydaje, że trzeba bić na alarm. Na razie władza się cieszy, że PiS-owi odpływa. Ale na razie... Ale do Konfederacji. To jest jeszcze gorsze. To jest najgorszy możliwy wariant. Na razie nie odpływa. Zastanówmy się, co można zrobić lepiej, ale nie narzekajmy ciągle. No właśnie zastanawiajmy się. Tak. Nie narzekamy. Nie narzekamy. Ale, bo ty chciałeś o Ameryce. Nie, jeszcze nie. Trump wygra te wybory, cudów raczej nie będzie. I albo dziadek powstrzyma, albo sądy, albo wyborcy przez przypadek. Jest to i taki marna szansa. No i tym optymistycznym akcentem. A to jak długo lud będzie, na ile ludowi starszy cierpliwości? Tamtemu czy temu? Naszemu. Nie wiem. Zobaczymy. Znaczy wystarczy. W 89 lutym, marzec 90 roku to już zaczęło być gorąco. Więc pół roku to jest maks, mam wrażenie. Trochę się boję, że to już może zacząć się załamywać w okresie wyborów samorządowych. Nic na to nie wskazuje. Ja wiem, to na ogół tak jest. I nie w tym sensie, że ludzie zagłosują na PiS, bo to jest w ogóle pieśń przeszłości, co się staje obciachem nawet dla tych, którzy do tej pory głosowali na PiS dla dużej części, ale po prostu mogą zostać w domu. I tak ukarać rozczarowująco. Co nie będzie żadnym zaskoczeniem, bo powiedzmy sobie, że w pierwszych wyborach samorządowych 27 maja 90 roku frekwencja była dramatycznie niska. Ale w ogóle ta frekwencja wtedy nie była taka wysoka. To jest legenda, że naród tak strasznie poparł to wszystko. Prawda? No teraz poparł. Teraz bardziej poparł. Ale ile można, nie? Czyli co, dziękuję Państwu. Dwa tygodnie będzie w innej Polsce. Niewojennej oczywiście. Ale w jakiej? Masz jakąś nową Polskę zapasową? No oczywiście. A! Z zupełnie innym pakietem problemów. To już się nie martwi. Niepowtarzalnych, bo dzisiaj też są niepowtarzalne. Te dzisiejsze, jak pokazuje kalendarz, mogą się powtórzyć dopiero za 4 lata. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.